Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam Was ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach, Kasia Hilskasia i witam Was w Waszej ulubionej serii, serii zamkowej. Dzisiaj jesteśmy na założeniu zamkowym, o które prosiliście najczęściej, mianowicie za nami, co częściowo widzicie, widać założenie zamkowe, zamek w Bobolicach, ale zamek jest ważny, a najważniejszy jest gość główny programu, przyjaciel mojego kanału, niesamowity fachowiec, pan doktor Jacek Pierzak, który dzielnie towarzyszy mi we wszystkich nagraniach o założeniach zamkowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Witam Państwa. Chcemy Państwu dzisiaj pokazać zamek. No jeden z piękniejszych i nie tylko ze względu na swoją architekturę, ale przede wszystkim na otoczenie, na krajobraz, bo tutaj można powiedzieć, nie licząc jakiejś tam drobnej zabudowy, która jeszcze do niedawna była w większości drewniana, ten krajobraz chyba od średniowiecza niewiele się zmienił. Są lasy, są pola i zamek. Zamek jeden w Bobolicach i 2 kilometry od niego oddalony, który również Państwu pokażemy, zamek w Mirowie. Te bliźniacze zamki można łączyć ze sobą, w cudzysłowie, taka wapienna grzęda, którą po prostu, a w tej grzędzie znajduje się jaskinia, gdzie są ślady bytności Neandertalczyków. Także naprawdę miejsce wymarzone, istny raj. Ja też jestem przeszczęśliwa, moi drodzy, gdyż ja pochodzę ze Śląska, jestem urodzona w Chorzowie, przez wiele lat mieszkałam w Katowicach, a potem w Zagłębiu Dąbrowskim i wspominam bardzo dobrze, i pan Jacek też o tym nie wie, bo ja zachowuję takie perełki, wiecie, pana Jacka też zaskakuje, mianowicie dużo weekendów, pamiętam letnich, jak byłam jeszcze taka malutka, to przyjeżdżaliśmy tutaj z rodzicami i właśnie była stała wędrówka pomiędzy zamkiem w Mirowie i Bobolicach. Tak. Jeju, cóż to były za wyprawy. Super. Czyli co, Kasiu, chyba? Czyli będziemy, moi drodzy, jak zawsze przerzucać się na inną kamerę, żeby Wam pokazać szczegóły tego założenia. A Wy, moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli jesteście zwolennikami serii zamkowej i wspieracie w jakiś sposób kanał Archeolog w Szpilkach, no to prosimy Was bardzo o łapkę w górę, subskrypcję kanału i zostawcie komentarz, serducho, jakiś uśmiech. I ja tak myślę, panie doktorze, ponieważ to będzie chyba nasze 10. założenie, no to skoro my działamy w ramach czynu społecznego i promujemy tą archeologię i kulturę, no to mamy dla Was wyzwanie. Słuchajcie, kochani, jest jeszcze bardzo dużo założeń zamkowych, a potem grodzisk. Jest jeszcze mnóstwo tematów, które chcemy dla Was nakręcić, ale żeby tak się stało i żebyśmy mieli właściwą motywację, kochani, 500 łapek w górę pod tym filmem. Tak więc dzisiaj nie zapominamy o łapce i wspieramy kanał Archeolog w Szpilkach i pracę pana doktora Pierzaka i moją. No to idziemy zwiedzać. Jak zawsze obracamy się i zmieniamy kamerę na GoPro, żeby Wam nagrać teraz założenie zamkowe. Zamek w Bobolicach. Jest piękne słońce, ale trochę wiecznie, dlatego będziemy się starali głośno mówić. No i cóż, obracam kamerę na pana doktora i panie doktorze. O, jakie piękne ujęcie. Pan doktor z zamkiem w Bobolicach. Bardzo mi miło i gorąco przepraszam, ale jest jednak wiaterek i mogę troszkę głośno mówić trzeba. Atrakcyjnie, proszę wybaczyć i przejdźmy do rzeczy. Chodzi o to, że zamek ten został odbudowany, bowiem no, zachowały się tutaj, ta ściana, którą widzimy, jest najlepiej zachowaną ścianą. To, co Państwo tam widzicie, to jest zachowane w formie takiej trwałej ruiny. Ten jeden element, żeby pokazać, że pierwotnie ten zamek był zrujnowany.
troszkę historii na początek. Chcę Państwu powiedzieć, że zamek ten jest przypisywany królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który, no, tak jak się w starszej literaturze uważało, że Kazimierz Wielki tutaj na granicy królestwa ze Śląskiem, które już zostało w 1289 zhołdowane Czechom, Kazimierz Wielki wybudował na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej szereg zamków, które miały być tą linią obronną przeciwko ewentualnym najazdom ze strony Śląska czy Czech, bo Śląsk był czeski wtedy. Ale nowsze badania wskazują, że znaczna część tych zamków powstała już wcześniej, w końcu XIII wieku, czy na przełomie XIII i XIV wieku, a Kazimierz Wielki niektóre albo odbudował, albo rozbudował, albo unowocześnił, prawda? Ale w każdym razie, no, one tymi korzeniami już tkwią w końcu XIII wieku. I wiemy to ze źródeł historycznych czy z badań archeologicznych? Jedno i drugie. Zarówno źródła pisane, jak i badania archeologiczne. Także, no, oczywiście Kazimierz Wielki dużo tutaj dobrego zrobił, ale i wykorzystał te zamki. No, ale kiedyś stosowano taką metodę geograficzną, czyli po prostu, jak popatrzymy na plan Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to widać, że te zamki układają, gdyby linijkę przyłożyć, to prawie mamy idealną linię, prawda, pomiędzy Krakowem a Częstochową. Więc i te zamki jakby mieszczą się w tym. Stąd też wywnioskowano, że to miała być ta linia oddzielająca królestwo od Śląska. W 1370 roku, kiedy po śmierci Kazimierza Wielkiego na tron Polski wstąpił węgierski król Ludwik, syn Elżbiety Łokiet-Gównej, to co mówiliśmy przy poprzednich zamkach, wspominaliśmy już tego króla, on na terenie Węgier jest bardzo hołubiony i zyskał przydomek Wielkiego, czyli wielce zasłużonego dla Królestwa Węgierskiego. W czasie tej koronacji osoba, która była bardzo związana z królem, a mianowicie książę opolski Władysław Opolczyk, otrzymał od króla Węgier ziemię wieluńską oraz na terenie tutaj zachodniej Małopolski kilka zamków, między innymi Olsztyn pod Częstochową, Morsko, Bobolice i jeszcze kilka takich pomniejszych zamków, które w literaturze starszej są uważane za strażnice, jak Przewodziszowice, Suliszowice, Ostrężnik. Czyli tutaj też jakby mamy do czynienia, jak to w nauce, z kilkoma poglądami, a mianowicie jeden z archeologów krakowskich uznał, że wysunął taką hipotezę, że według niego te zamki, o których była mowa, wybudował właśnie Władysław Opolczyk, żeby w pewnym sensie, no, mieć tą linię obronną z kolei ze strony królestwa. I ciekawa rzecz, że ten badacz uznał tą linię obronną Kazimierza Wielkiego za niebyłą, że to po prostu jest kwestia jakby niedoskonałości tej metody geograficznej, no bo to, że zamki leżą w pewnym jakby ciągu i na pograniczu tych dwóch, że tak powiem, tworów, to wcale nie świadczy, że one były równoczasowe.
Tak. A badania i źródła pisane właśnie wskazują na to, że tak do jednej szuflady wkładano po prostu wszystkie te zamki, i czy on powstał w XIII czy w XV, ale tak, miał tworzyć linię za czasów Kazimierza Wielkiego. Natomiast sam wysunął kolejną hipotezę, że była ta linia obronna, ale utworzona przez kolei Władysława Opolczyka. No a wiemy z tych filmów, które Państwu pokazywaliśmy, to znaczy Państwo się dowiedzieli od nas, a może wiedzieliście o tym, że część tych zamków, jak Smol, jak Olsztyn, czy Morsko, te strażnice, no one są takie na początek XIV wieku datowane, czyli one powstały już przed Kazimierzem Wielkim i również przed Władysławem Opolczykiem. Czyli te zamki były i król je, że tak powiem, przekazał Opolczykowi. Ze względu na to, iż książę Opolski, który nie dość, że był palatynem Królestwa Węgier, później w latach 1377-78 był zarządcą Królestwa Polskiego w imieniu Ludwika Węgierskiego, a w pewnym okresie on złożył urząd palatyna Królestwa Węgier, a stał się namiestnikiem Rusi. Tak zadecydował król Ludwik Węgierski. No i tak też się stało. Dość długo był tym namiestnikiem Rusi, około 10 lat. Natomiast było to źle przez Królestwo Polskie postrzegane, bowiem chodziło o to, że królowi Węgier, żeby oderwać Ruś, która była w obrębie korony polskiej, prawda, żeby i przyłączyć ją do Królestwa Węgier. Tak. No i tak też się stało, więc uważam, że zresztą badacze też, historycy uważają, że no, była to niesamowita kariera, bądź co bądź niewielkiego księstwa opolskiego, a i jego władcy, prawda? Ze względu na to, iż Władysław Opolczyk próbował przyłączyć to tak zwane księstwo wieluńskie do księstwa opolskiego, jako że graniczyło ono z księstwem opolskim, no nie spodobało się to królowi Władysławowi Jagiele, który w 1391 wypowiedział wojnę Opolczykowi. Pierwsza, ta wojna trwała do 1396, ale w pierwszych dwóch miesiącach król, podążając na Lelów, skierował swoje wojska niespodziewanie na teren zamków w Olsztynie, Morsku, między innymi Bobolice, i te zamki poodbierał. No, w takiej sytuacji został jeszcze zamek w Brzeźnicy i stąd była kolejna wyprawa w 1396, żeby go odebrać, ale do czego zmierzam? No, stała się sytuacja taka, że wiele osób związanych z Opolczykiem dostawało, że tak powiem, no, pewne nominacje, przywileje, niektóre zamki, jak na przykład zamek w Bobolicach został przekazany niejakiemu, przez Władysława Opolczyka, niejakiemu Andrzejowi Węgrowi, który po prostu tym zamkiem zarządzał. No i kiedy po klęsce Opolczyka te zamki, no, też były, że tak powiem, przekazywane w inne ręce. Co jeszcze można powiedzieć z takich danych historycznych? Arcyksiąże Maksymilian II Habsburg, który pretendował do tronu polskiego w 1587,
najechał te tereny, między innymi zamek w Bobolicach. W czasie tych walk o zamek, zamek został częściowo zniszczony. Nawet niektóre źródła mówią, że Maksymilian zdobył ten zamek i tu jakiś czas, że tak powiem, pozostawił w rękach swoich żołnierzy. No ale podążając dalej w kierunku Śląska, pod Byczyną poniósł klęskę, no i z kolei zamek w Bobolicach również wrócił do pierwotnych rąk, czyli w obręb Królestwa Polskiego. Tak, bo to, co widzimy dzisiaj, tak, panie doktorze, jest rekonstrukcją. I może podejdźmy jeszcze, tu jest tablica informacyjna, bo są fotografie, tak, jak to wyglądało przed, prawda, tak, w jakim stanie. Tak. I ja go też pamiętam za dzieciaka takim. Tak, no widać tutaj, że tu wam zbliżymy. Ta ściana, którą widzieliśmy w tle, o tutaj widać już, jak prace konserwatorskie i budowlane wyglądały. Tu nawet widać, o, to, o czym ciągle, Kasiu, rozmawiamy, o tak zwanych pachach sklepiennych i o krążynach. Jedna z, od tej strony właśnie... To pokażemy za chwilę. Tak, nie? Była piwnica wykuta w dolnych partiach w skale. Identyczną sytuację mamy na zamku w Rapsztynie, a później od pach sklepiennych poszło sklepienie. Także wykorzystano naturalną skałę wapienną, wykuto ją i tylko od góry powstało sklepienie, a na tym sklepieniu poziom użytkowy kolejnej kondygnacji. Od tej strony najwięcej się tej substancji zabytkowej zachowało i widać te takie kamienie trochę ciemniejsze, prawda? To była ściana autentyczna, którą potem udało się zrekonstruować i pokryć dachem. Tak. Trzeba powiedzieć Państwu jedną rzecz, że ja zawsze powtarzam, że jeśli chodzi o ruiny odkrywane w czasie badań archeologicznych, to potem, o ile to się nie zabezpieczy jakimś dachem, pawilonem, albo który się stawia i tam eksponuje te zabytki, często tak się dzieje w kościołach, gdzie w podziemiach są relikty starszych fundamentów kościoła, to trzeba te ruiny zasypać, bo najlepszym konserwatorem jest ziemia. Tak. Prawda. Ale jak już jest pewne dane naukowe pozwalają zrekonstruować zamek, to wtedy obiekt pokryty dachem zabezpiecza na długi czas, no bo warunki atmosferyczne, deszcz, mróz są bezlitosne i nawet najmocniejsza zaprawa wapienna, a średniowieczna na wielu zamkach, to widzimy, jest naprawdę, czasami powiedziałbym nawet w stosunku do kamienia dolomitowego, to ona jest twardsza niż sam kamień, który ma tendencję do spękań, jak się uderzy, to on na drobne kamyki się, kamień dolomitowy kruszy. W związku z tym potem roślinki, drobinki ziemi, na których sobie tam roślinki potem, czy drzew, jakieś samosiejki, i powoduje, że zaprawa wypada. Jak wypadnie zaprawa, wypadnie kamień, jeden, drugi, robi się dziura, no i... I bum po zamku. I wtedy zamek już samoistnie, bez żadnych oblężeń, prawda, żadnej działalności człowieka. On jest zdany na łaskę i niełaskę, czyli po jakimś czasie. Czyli można powiedzieć, panie doktorze, że z zamką nie tyle wojska były straszne, tylko przyroda i warunki. Tak. No a właściwie zamki, o tym już parokrotnie też mówiliśmy, że zamek na poły zrujnowany jest zamkiem na poły wybudowanym. No bo tak, jak ktoś, że tak powiem, szczególnie w czasie wypraw krzyżowych, nawet te zrujnowane zamki, szybciutko je, że tak powiem, dobudowano brakujące ściany i już był obiekt gotowy, prawda? Gdzie idziemy teraz? Obejdziemy sobie zamek? Obejdziemy cały zamek, dlatego że chcę Państwu jedną rzecz powiedzieć. To proszę prowadzić. No może tędy.
Tak, dla ciekawości Państwo, którzy oglądaliście serial Korona, więc brama tutaj zamku w Bobolicach grała bramę wjazdową do zamku na Wawę. O. Tak. I ona jest w wielu ujęciach, że tak powiem, w tym filmie wykorzystywana. No, spróbujemy, no musimy uważać, bo szpilki tutaj to nie jest grunt, po którym można sobie w takim obuwiu, że tak powiem, spacerować, ale myślę, że damy radę, jak zwykle. I musimy zejść do podnóży zamku i wtedy chcę Państwu coś pokazać, co było jeszcze widoczne, no i teraz też zostało pokazane. Pokażemy z dołu jeszcze raz, tak, nie? Taki fajny rzut. Tak. Póki co. Uważaj. Idziemy w dół. Idziemy w dół. No, no. Ostrożnie, może lepiej po trawie, nie? Damy radę, panie Jacku. Czego się nie robi dla sztuki, tak? I dla nauki. No, tak, ja taki doktorat zrobię. No tak, bo powiem szczerze, czasami tak jak taternicy, alpiniści wchodzą na te skały i potem znaczna ich część zostaje tam na zawsze. Tak samo jest w archeologii. No. Wróży mi pan przyszłość, że zostanę gdzieś w szpilkach na jakimś zamku. Raczej bardziej sobie, bo ja prowadzę badania, które w wykopach bardzo głębokich przy architekturze. No i trzeba dobrze zabezpieczyć, bo inaczej to ziemia jest, działa bezszelestnie, jak mi powiedział jeden z właścicieli firmy budowlanej. No i jest, jak człowieka przysypie nawet do połowy, a nie zostanie, że tak powiem, wydobyty z tej ziemi, nie zostanie odgrzebany, no to nie oddycha, udusi się, bo przepona, co z tego, że głowa jest na powierzchni, jak przepona nie działa, nie można oddychać. Ojej. No ale tak to jest. Człowiek, że tak powiem, czasami dla dobra nauki i ta ciekawość naukowa, to jest niesamowite. To pasja, jest gorsze, nie? Niż narkotyk, bo to tak ciągnie, że szkoda mówić. No, tutaj zobaczmy, jest mur obwodowy. On był troszeczkę o wiele niższy, no w każdym razie został podciągnięty do góry. To pana doktora, tu poproszę, bo śliczny plan z tym, o czym pan mówi. No ja nie wiem, wydaje mi się, że ta architektura tu będzie ciekawsza niż ja sam. W każdym razie widać tą symbiozę skały wapiennej z murami, prawda? A poza tym, drodzy Państwo, o tym też już kiedyś mówiliśmy Państwu, że w średniowieczu bardzo drogi był transport materiałów budowlanych. Trzeba było wybrać miejsce, trzeba było zwieźć materiał i dopiero wtedy oczywiście jakiś projekt, czy model, czy no, musiała być koncepcja i wtedy dopiero przystępowano do działań budowlanych. No, a najważniejszy był kamień albo cegła, tak? Tutaj na Jurze budowniczowie mieli ułatwioną sytuację, bowiem zamki te były jeszcze otoczone fosą, a pod humusem zaraz, o tej, jak tu Państwo widzicie, występuje lita skała wapienna. Bardzo dobry budulec, bo już dolomit jest skałą kruchą, i specjalnie do budownictwa, takich właśnie budowli obronnych, no nie za bardzo się bardzo łatwo było w nim zrobić jakiś wyłom przy pomocy oskardów, kilopów, prawda? Także, o, to w nawiązaniu do tego, jakich narzędzi używano. Ja, tak, oczywiście. I te narzędzia służyły zarówno do budowy, jak i do burzenia. Tak. No i więc materiału budowlanego mamy pod ręką. Odpadają nam koszty transportu, natomiast no, trzeba było ten kamień w pewnym sensie z grubsza obrobić i po prostu wnieść go już na własnych plecach czy przy pomocy dźwigów. A mówili, że budowa piramid taka trudna. Tak, a tutaj też było trudne, no bo to po prostu trzeba było na plecach albo ewentualnie te duże ciosy czy jakieś elementy architektoniczne
No to wciągał taki dźwig bardzo prostej konstrukcji, bo przy dużych budowlach to już było koło deptakowe. W środku był człowiek lub dwóch. I oni po prostu tak jakby szli wewnątrz, obracali to koło, a koło poruszało linę, która wciągała przy pomocy takiego uchwytu w postaci, one tak zbliżony był do nożyczek współczesnych, łapał ten element architektoniczny i wciągał do góry. Natomiast taki zwykły kamień do budowy, a szczególnie w technikach opus eplectum, no, był wnoszony po prostu przez pracowników budowlanych na plecach. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że właśnie większość tych zamków... Pokażmy widok jeszcze. O, jest przepiękny. O, i teraz Państwu jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Tak, czasami to mam wrażenie, że się ciągle powtarzamy, no ale tak tu jest na tej ziemi krakowskiej. I to właściwie tam niektórzy badacze twierdzą, że jeszcze w Wielkopolsce takie zamki bergfriedowe były przez Wacława II Czeskiego budowane, ale w każdym razie najwięcej ich jest wybudowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na ziemi krakowskiej, o tak bym może powiedział, bo nie tylko tutaj Jura, ale również tereny w rejonie Nowego Sącza, Starego Sącza. Tych zamków tam było też kilka. Jakbyśmy mogli się obrócić, proszę zobaczyć, tam powyżej krenelarza, czyli tych zębów, prawda, tak. Jest wieża, ale nie ta najwyższa, tylko taka z oknem podzielonym na trzy elementy. Tak. Widzimy go? Tak. To tu była przed pracami konserwatorskimi, znaczy rekonstrukcyjnymi, była widoczna wieża cylindryczna, która jest identyczna, była identyczna jak na zamkach w Smoleniu, Olsztynie, Będzinie i tak dalej. Czyli wszystko wskazuje na to, że to, co mówimy o tym, że zamek wzniósł Kazimierz Wielki, okazuje się, przynajmniej to na razie zostało przyjęte w nauce. Zobaczymy, może gdzieś kiedyś się uda zdobyć dokument, w którym były zapisane budowle stworzone, znaczy wybudowane na ziemi krakowskiej przez Wacława II Czeskiego, bo mamy tak na przykład kronika Janka z Czankowa, czy później Długosza, szczególnie u Janka z Czankowa wymienione, który jest bardziej wiarygodny niż ten spis Długosza, są wszystkie zamki wymienione, które przypisywało się Kazimierzowi Wielkiemu, że on je budował. No ale tak, to co mówiłem, jego działalność w wielu przypadkach była już na dziele gotowym, prawda? Tak. Tylko było albo naprawiane, albo tam podwyższana była ta budowla. A ja pamiętam jeszcze lata temu, że uczono, że to Kazimierz Wielki wszystko. Tak, no właśnie i to w literaturze starszej, nawet nie tak bardzo starej, bo tak od, ja wiem, 10-12 lat dopiero zaczęło się mówić o tej działalności budowlanej tych zamków tak zwanych bergfriedowych, które powstawały za czasów, kiedy Wacław II Czeski zajął ziemię krakowską. W 1291, więc i tutaj też na zamku, przynajmniej tak się przyjmuje i to co mówię, czekamy, no badań archeologicznych wewnątrz już nie możemy prowadzić, ale być może gdzieś natrafimy na jakieś źródła, szczególnie w archiwach czeskich, gdzie potwierdzą, które potwierdzą, że te zamki, o których my tu mówimy, budował Wacław II Czeski. Tak. I tutaj też była właśnie ta pierwotna baszta, bo potem, jak będziemy obchodzić dalej, to zobaczymy późniejszą wieżę cylindryczną, która po prostu już powstała później. Ale też tu był ten niewielkie założenie, wieża ostatecznej obrony, budynek mieszkalny i mury obwodowe, które po prostu właściwie najczęściej one dotykały albo obejmowały wieżę cylindryczną
i dochodziły do budynku mieszkalnego. Także, którędy teraz, tutaj? No, tak, pójdziemy na prawo. No tu widać wielkie obniżenie. Pytanie, czy to już było naturalne obniżenie, czy też fosa, i to potężna fosa, bo oczywiście musimy pamiętać, że każdy zamek miał podzamcze. Trzeba było gdzieś pomieścić pomieszczenia gospodarcze, magazyny, stajnie, sprzęt, no więc po prostu to nie było tak, że o parę budyneczków na górze i to wszystko. Troszkę to drzewko zasłania nam obraz, ale zaraz podejdziemy dalej. O, jakbyście Państwo byli tylko uprzejmi zobaczyć, bo czasami ludzie się zastanawiają, dlaczego ta część zamku jest pokryta dachem i nie jest ukończona, a tam widać strzępia, czyli kawałeczek muru idzie do góry, prawda? Tak. I widać, że strzępia się zostawia przy pracach konserwatorskich po to, żeby pokazać, że ten, bo gdybyśmy wylicowali ten kawałek muru, to byśmy myśleli, że to jest przypora albo jakby dzieło ukończone. A strzępia pokazują, że ta ściana biegła dalej. Tak. No, założyłbym się, że w średniowieczu tu było tak samo, jak dzisiaj to widzimy. Tak samo uroczo. Tak samo uroczo, łąki, lasy i pola w pewnej odległości. Można by było się tylko ewentualnie, czy było więcej pól, a mniej lasów, czy na odwrót, no bo tutaj większość tych lasów to są takie młode lasy, jak widać po drzewach, ale no poza tym musimy pamiętać o jednym. Taki las, który nas tu otacza, pokażemy. To jest niedobre dla budowli obronnej zamku. Tu musiało być w cudzysłowie goło, no bo wojsko, no najeźdźcy idealne warunki miało, żeby się w tych ukryć lasach ukryć. Się w krzaczkach? Albo za drzewami i oszczeliwać z kuszy, z łuku, także, czy później z broni palnej. Więc to musiało być, to dzisiaj tak malowniczo ładnie wygląda, ale kiedyś to musiało być odsłonięte wszystko. Z jednej strony to było dobre dla obrońców, ale z drugiej strony dla samego zamku też niedobre, bo ten zamek był jak na dłoni. Tak. I widać było, z której strony można by było zaatakować, która wyglądała na najsłabszą część. No i tak to jest. I tutaj obejdziemy powoli. No bo dzisiaj... Cisza, spokój od tej strony, bo od strony bramy są turyści, bo to jeszcze jednak... Bo dziś dla niektórych patrzę, wakacje się nie skończyły. Panie doktorze, że no ten zamek od czasów mojej maleńkości zmienił się niesamowicie, bo dzisiaj przyjeżdżamy i widzimy, że zamek doczekał się rekonstrukcji. Widzimy obok przepiękny obiekt hotelowy, no więc stał się właściwie jeszcze bardziej popularny niż ja byłam malutka. Tak, a muszę powiedzieć, że Jura Krakowsko-Częstochowska dla ludzi z zewnątrz, ja nie mówię z zagranicy bardzo, ale dla innych terenów na terenie Polski, no są urzeczeni, ale jaki jest pewien zarzut, że ta baza restauracyjno-hotelowa i tak dalej, parkingowa, no jest tu słaba. Może to i dobrze, bo jest tak troszkę dziko, ale z drugiej strony jak ktoś przyjeżdża z daleka, no to dla niego to jest uciążliwe. No a tutaj mamy i hotel, i restaurację, zamek, a i przede wszystkim ogromne podziękowanie dla pana senatora Laseckiego, który nam udzielił zgody na to, że mogliśmy tutaj, bo jako musicie państwo wiedzieć, że zarówno zamek w Bobolicach, jak i zamek w Mirowie są zamkami prywatnymi w dzisiejszych czasach, tak? I na gruntach prywatnych są, więc tutaj duży ukłon. I jeszcze tutaj podejdziemy troszeczkę i właściwie będziemy mieli zamek jak na dłoni.
Proszę zobaczyć. Ta wieża jest już, ta baszta właściwie, bo jest cylindryczna, ona jest już późniejsza. No i stoi na tym, na tej pionowej skale, tak jak żeśmy to widzieli w Ryczowie też, prawda, czy na innych zamkach. Musimy przejść dalej, bo mamy tu tak. Podsłonko. Powiem tak, tak się wydaje, że skała wapienna jest niezniszczalna, no ale to, co też widzieliśmy na innych zamkach, jak na przykład w Rapsztynie, gdzie skałę po prostu trzeba było wzmacniać kotwami i różnego rodzaju żywicami, czy na zamku w Olsztynie, gdzie kilkakrotnie dochodziło do tak zwanej katastrofy budowlanej. Ciężar tego muru i warunki atmosferyczne powodowały, że skała się kruszyła. No jak odpadł kawał skały, o tak jak widzieliśmy ostatnio w Ryczowie, to po prostu leciał mur i cała zabudowa. Więc a tu jest znowu to drzewko trochę tak. Zakłóca wygląd. No. Ale tu widzicie na przykład tą część hotelową na tak. pierwszym planie. Tak. A potem widzicie budynek restauracji. I co ciekawe, tu jest tak pomyślane, żeby idąc od frontu do tego, właściwie te obiekty są tak troszkę jakby, no, starano się zachować krajobraz kulturowy, żeby one nie były na pierwszym planie jakby, bo najważniejszy jest tutaj zamek. Duża ilość turystów świadczy o tym, że zamek w Bobolicach cieszy się ogromnym powodzeniem wśród turystów i to nie tylko z Polski, ale z zagranicy przyjeżdżają. Ja też kilkakrotnie byłem tutaj ze zwiedzającymi z zagranicy, no i zafascynowani, że u nas takie cuda są, te tak zwane orle gniazda. Tak, i mam nadzieję, panie Jacku, że nasza seria udowodni, że po pierwsze, o czym mam nadzieję wszyscy wiemy, Polska jest przepiękna, po drugie, te takie zamki, co mówią Francja, Niemcy, tak. My mamy piękniejsze. No, ale w każdym razie bardzo, bardzo piękne. Mieliśmy tego pecha, że przeżyliśmy najazd szwedzki, który nam bardzo dużo zamków zniszczył, potem II wojna światowa. Ale pomimo wszystko, no, działania służb konserwatorskich powodują i przede wszystkim prywatnych inwestorów czy państwowych, którzy dbają o te zamki, a jak dbają, no to dzieło całkiem inaczej wygląda. Tak. I tu już jesteśmy bardziej od frontowej strony tak. I już widzicie, turyści są. Choć nasze obejście... No może jeszcze tutaj pokażemy to, cośmy na samym początku Państwu pokazywali. Powiemy tylko, co to jest ten drewniany element, taki wykurz wystający. To jest toaleta średniowieczna. Pan doktor się nie przesuwa. Aha, ja pana doktora tak. chcę wziąć na pierwszy plan wraz z zamkiem. W średniowieczu toalety były w tak zwanych wykuszach. I było okieneczko, deska sedesowa. Na zamku w Kamieńcu, tutaj na terenie województwa śląskiego,
udało się odkryć właśnie w wieży, która uchodziła cały czas za wieżę romantyczną z XVIII, początku XIX wieku. Okazało się, że to jest budowla średniowieczna i zachowała się w tym wykuszu autentyczna deska, taka właśnie... Klozetowa. Klozetowa, tak. O mój Boże. Drewniana, oczywiście drewniana. Ja osobiście mam złe skojarzenia z jakichś filmów albo książek, że w takich toaletach dopełniano się morderstw, które trafiały w człowieka od dołu. To znaczy może inaczej, były ruchome zapadnie i taką najbardziej znaną to jest wieża Gdańsko, czyli to była wieża latrynna, ze względu na to, iż zamek w Malborku był i jest największym zamkiem średniowiecznym w Europie. Tam po prostu była specjalna wieża, która się nazywała Gdańskiem. Niektórzy twierdzą, że to było takie obraźliwe dla mieszczan Gdańska, że wieżę latrynną nazwano od nich. Takich wież w zamkach krzyżackich jest bardzo dużo. Jest w Toruniu, w Lidzbarku. I co jeszcze można powiedzieć o tej z Malborka? Pod spodem płynęła od noga Nogatu, prawda? I te wody potem szły do Wisły i do morza. Więc i była ruchoma zapadnia, więc jak był niewygodny gość na terenie zamku, to wtedy pozbywano go się w ten sposób. Plum do rzeczki. Do rzeczki, rzeczka poniosła do następnej rzeki i do morza i tak to się stało. Ja pamiętam, panie doktorze, jak zwiedzałam wielokrotnie Malbork, to właśnie w tej części, o której pan mówił, to nawet przy toalecie takie ogromne liście leżą jako rekonstrukcja sugerujące dzisiejszy papier toaletowy. Tak. I jest też piękny, też prywatny zamek nad jeziorem Bracciano, miejscowości Bracciano. I tam była identyczna toaleta, gdzie, tak jak mówię, zapraszano gości, którzy byli niewygodni, którzy szkodzili właścicielom, no i tam się ślad po nich zginął. Nie ma ani szkieletu, ani ciała, nie ma nic, nie? Tak. Bo to wszystko popłynęło dalej. Zatem, moi kochani, i znowuż pana doktora proszę obok siebie, żebyśmy mieli znowuż w tle piękny zamek. Moi kochani, kolejna opowieść zamkowa o zamku w Bobolicach, do którego was bardzo zapraszamy. No myślę, że ukończona. Nie wiem, czy będzie przed, czy po w emisji. Teraz prójemy na braciszka lub siostrzyczkę, czyli do zamku w Mirowie. No bo jakże zrobić Bobolicę bez Mirowa? Pamiętajcie, kochani, łapka w górę dla pana doktora. A dzisiaj Bobolice dla pana doktora. Komentarz zostawcie, serducho czy uśmiech. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. Serdecznie wam dziękujemy za kolejną wędrówkę. Ja dziękuję panu doktorowi Pierzakowi. No i do zobaczenia na kolejnych wyprawach, kochani. Pa! Do miłego, do widzenia.